Jak ja tu dawno nie byłem, powiem wam, że brakuje mi strasznie skakania. No ale najpierw muszę doleczyć tą kontuzję zasraną. Jeśli chodzi o kontuzję, to mam po prostu naderwane VMO, czyli gdzieś tam przyczep czworogłowego. No ale jestem głupi, nie odpoczywam i tak opornie się to leczy. Kupson mi napisał, że będzie za 10 minut, także biorę się za mycie sali. Jak zawsze, taka robota. Wiecie, dlaczego zawsze myję salę? A to dlatego, że nie ma nic ważniejszego dla dunkera niż trakcja. Jak się nogi ślizgają, no to niestety nigdy nie skoczymy tak wysoko, jakbyśmy chcieli. A druga rzecz, że już widziałem tyle kontuzji w życiu, jak ludzie się gdzieś poślizgnęli i sobie zrobili krzywdę, że zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża skakać, no to wolę to ogarnąć. Tu wstęp sobie nagram, że przyjechałeś, dojechałeś. Jest Kupson. No dobra, ale najpierw musi się odelżyć w łazience, a ja podłączam sobie to i to. No grzej się, grzej się. Musisz całą rozgrzewkę zrobić, jaka jest na platformie. Mam film niedokładny, to akurat musisz powtórzyć wszystkie ćwiczenia po kolei. Zrobiłeś za późno. Pewnie nie skoczysz tak jak żyła, co ostatnio zdjęcie tam pokazali i takie taką furorę robić. Czyli ręce na razie na biodra i będzie sama koncentryka do góry. Ja mówię pozycja, przyjmujesz pozycję, mówię hop, skaczesz. Pozycja. Góra! Bardzo dobrze, tylko zrobiłeś, szefie, zejście w dół. Robimy powtórkę numer jeden, bo w dół zlazłeś, więc nie może być. I teraz tak. Wchodzisz. Pozycja. Góra! Mamy. Dobra, Kupson zrobił tutaj rekord. Musiałem mu zmienić tylko test, bo odrywa stopy, tak jak Filip Pawełka. I teraz zobaczymy sobie. Pamiętaj, jeszcze więcej ma być. Wchodzisz. Sześćdziesiąt pięć. Elegancko. Lekko. Lekko. Teraz już ci z planu treningowego wywalimy praktycznie całą górę ciała. Nie będzie klaty. Najgorzej, nie? Najgorzej, klaty nie będzie. Klaty nie będzie, ale dużo będzie takich podrzutów. Będzie push pressy, speed jerki. Chociaż nawet push pressy już ominiemy, speed jerki zaczniemy robić. Więc coraz tak bardziej agresywnie. I ciepło niech się zrobi, żeby ich sprinty mógł napierniczać. To się przyda. Fajo. Leciutko. Na przykład ten właśnie, co dzisiaj TikToka nagrywałem o żyle, nie? 59 kilo i 150 przysiadzie, masakra. A tu tak jako święci mnie, wszyscy wygłodzeni. Na pewno dzisiaj od wszystkich, no dawaj, z miejsca, będziemy szli po kolei. Lekko, lekko. No lekko, ostatnio nie było opcji. Dobrze, dobrze. Lepiej, dawaj teraz, idź sobie pod kosz. I dawaj pół obrotu, 180. Od razu z kroka możesz. Ustaw się plecami do bramki. Idź za kosz, za tablicę. Musisz na wszystkie sposoby skakać. No dawaj, naskok lewa, prawa. Lekko. Filip, to jest twoja wina wyłącznie, że się tu piłka nie odbija. Nikogo innego. Ktoś tu pchał i taki placek się zrobił. Lekko, ale i tak za słabo zakręciłeś, tak asekuracyjnie. Tą pakę, co miałeś na rozgrzewce, co nagrywałem pionowo, tak wiesz, cyk, to tak samo młyna masz kończyć. Tak wiesz, musi być to jak guma naciągnięta. Co, boli cię? Chcesz opaskę nadgarstek? Mam nawet nówkę sztukę Jordana, jak chcesz. Tak samo jak wcześniej nagrywaliśmy, dawaj jeszcze jedną ręką, tylko takiego gwoździa. Jak najwyżej tylko dasz radę. Z jednej nogi. Ohoho! No to już jest wsadzane. Było wysoko, ale piłka ci się i tak narzuciła tak z lewej strony obręczy. Spróbuj sobie tak narzucić, znaczy większość osób przynajmniej z jednej nogi tak narzuca, żebyś tą piłkę łapał gdzieś
gdzieś tutaj, nie? Powtórz jeszcze raz. Ręka, żeby tylko nie odpadła. Ale widać, że te wsady są już takie wrzucane, a nie wciskane. Od razu inaczej. Dawaj. Ohoho. No, Filip, Pawełka, jest konkurencja do rozwalenia kosza na dolnej. No, powiem ci, że jeszcze nie widziałem, żebyś tak z jednej nogi nawet wsadzał w ten sposób. Ohoho. No, to już jest wsadzane. Stąd. Wiesz co, tu jest tak troszkę mokro, wytrzemy to, żeby to nie było. Także tutaj mocniej do boku musisz kręcić, jak stąd będziesz nabiegał. Ale myślę, że bez problemu. Tylko wiesz, zakręć tak, jakby jutra miało nie być. No, wygląda dobrze, tylko wsadzić. Pamiętaj, im dłuższe przerwy robisz na tank sesji, tym tank sesja będzie trwała dłużej. Więc nie tak jak tutaj wpadają niektórzy, że na rozgrzewce już 300 skoków i oni dętki. Jeszcze kilka wsadów mam w głowie do zrobienia na dzisiaj. Dobra, próbujesz. Ma być jak Guy Dupuy. Ma być, wiesz, tak zakręcone i tak wrzucone, że... Tylko ta piłka ci się w bramce odbiła. Musimy zobaczyć, jak jedną ręką wsadzasz od deski. Ostatnio był debiut, jeśli chodzi o jedną ręką od deski. No to dzisiaj już na pewno jakiś gwóźdź musi dobry pójść. I te, wiesz, konkretnie i ma ci rękę naciągnąć. Jak masz dunk sesję, to zawsze słuchaj, jaki masz oddech. Jak zaczynasz już tak, wiesz... Safać to jest za dużo, nie? To już robi się cardio. Niektórzy robią ten błąd, że jak idą do butelki, to od razu wypierdzielą pół litra i potem poskakane. Za sztywno. Tak wiesz. Ja by cię na kilku ktoś poznał. Zawsze jest tak, że zostawiasz sobie tą pakę na koniec i na koniec jest męczarnia. To lepiej sobie teraz w pierwszej próbie masz wsadzić, co tam będziesz się męczył. Dociągniesz. Pomyśl sobie o wszystkich ludziach, których w szkole nie lubisz. Że ciężko będzie o tym myśleć, bo to taki odruch jest, ale dasz radę. Jak mocniej zakręcisz, to siedzi. Jest! Easy! Widzisz? Coś się dzieje. No i to nawet nie wcisk ci powiem. Pokaż piłkę. Wystaw prawą rękę. Daj jeszcze raz. No, sklej to, wyhamuj. Jeszcze, dawaj. O, no, teraz możesz iść. Dobrze. Jak wyjdzie ci jakiś wsad, nowy, nie nowy, to przypomnij sobie, jak go zrobiłeś i spróbuj się powtórzyć tak samo, tylko jeszcze mocniej i szybciej. Musisz to kodować w głowie. Dawaj, dwa razy pod rząd. Raz musi być.
Ważne, żebyś tak starał się zabić, jak skakałeś z jednej nogi. Czyli żeby było, wiesz, za pasem dużo luzu i piłka wrzucana w dół. Słabo się odbiła i za blisko. Więc na razie staramy się robić jaką? Wybierasz sam. Dobrze. Dobrze, lekko. Chcę dalej taki sam wsad, tylko chcę, żebyś skoczył z dalsza. Chodzi o to, że jak się będziesz z dalsza zmuszał do skakania, to będziesz bardziej bioder używał. Będziesz musiał je wyrzucać. Myślę, że możesz próbować. Why not? Z przerywanej prawie, no. Dawaj, dawaj. Grabo skakał z prawą nogą na osobistym. Więc musisz, wiesz, co najmniej pobić. Plan minimum. Czy rozumiesz, co chcę zobaczyć? Słabo. Patrz, wiesz o co chodzi? Nie domknąłeś biodra. Spróbuj domknąć biodro i wtedy ręce, nogi zgiąć do tyłu. Podskocz i ja ci zaraz pokażę na filmie, co źle robisz. Próbuj i patrz sobie na sucho skoczyć. Jak najbardziej. Otwórz się. Tak jest. Więc to na pewno jest do poprawy, żeby te wsady wyglądały lepiej. I to na przykład właśnie w tym pomaga skakanie z dystansu, z dwóch nóg. Bo wtedy chcąc, nie chcąc, musisz te biodra, wiesz, otwierać. Spróbuj teraz tak jak mówiłem, czyli dwie nogi mają być zgięte i mocne ma być domknięcie w biodrach. Musisz się tak, wiesz, otworzyć. Dobrze, dobrze, dobrze. Inaczej wyglądało przynajmniej. Młyna z narzutu z dwóch nóg? Próbuj, próbuj. Zakręć jak się da. No! Jest! I to nawet dobrze zakręciłeś, no. Położę tu. Bardzo, bardzo dobrą rzecz. Robimy jeszcze raz windmilla, tylko ja idę dalej od kosza. Bo masz na tyle zapasu. Będzie to na pewno wyżej i lepiej. Szefie, robimy teraz pompkę. Jak nogi ogólnie? Jak nogi?
Dobrze? Nie zajmujesz jeszcze? Dobra. Staraj się pionowo głową skoczyć do góry. Zaraz to ogarniemy. Se ustawię. Interesuje mnie, jak to zrobisz. 3-6 jeszcze chcę zobaczyć i ty double upa musisz zrobić nade mną. Takiego dobrego. Za bardzo w miejscu się obróciłeś. Tak? I tak, bo tak zrobiłeś, o tak. Tu się zakręciłeś i tak próbowałeś kończyć. A spróbuj sobie tak się zakręcić stąd, żeby ci wyszło te 3/4 obrotu i kończyć z przodu. Jeżeli na początku nie chcesz się tak mocno kręcić, no to idziesz sobie tam od taty nabiegasz i będzie mniej obrotu. Będą się ludzie wtedy kłócić, czy jest 360, czy 180, czy 150. Musi być płynnie do góry. Krótko przy ziemi i płynnie do góry. No! Próbować najpierw. No! Narzuć sobie właśnie o gdzieś tu. Bo już te ręce wyciągniesz do góry i powinieneś to złapać. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, 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 no! Już lepiej, tylko bardziej nie z boku tam, tylko tak bardziej w stronę przodu. Ajajaj, ale miałeś tyle zapasu i nawet się obróciłeś całkowicie. Wow, patrz, idealnie czysto, no. Idealnie, ale jak się zakręciłeś, nie? Tak, wiesz, widać od razu. Teraz masz jeszcze nade mną wsadzić, tak jak Bóg przykazał. I uznaję, że dzisiaj na... Ja wiem, że wejdzie. Tak. Też tak robiłem, to jest nic.
już jest dużo, jak się nie robi. Dawaj, na zakończenie filmu, żebym miał dobrą pakę, taką wiesz, fest i... Wszystko na dobręcz jest, widzę. Wow! Na zakończenie. Chociaż coś mi się wydaje, że nie chcesz zakończenia. Podsumowując, powiem wam, że Kupson zrobił taki progres, że filmy tego nie, na pewno nie oddadzą. Nie oddadzą tego. Grubo. Będzie grubo.